Instrukcja regeneracji bębna 12A8302 do drukarek Lexmark E230. Zdemontuj metalową zawleczkę mocującą oś bębna znajdującą się przy szerszej zębatce. Zdemontuj oś bębna światłoczułego. Wyjmij bęben światłoczuły i zdemontuj sprężynkę kontaktową. Wyjmij elektrodę ładującą wraz z łożyskami ślizgowymi. Zdejmij łożyska i wyczyść elektrodę ładującą. Wykręć dwie śruby, wyjmij i wyczyść listwę czyszczącą. Odkurz dokładnie zbiornik na zużyty toner. Załóż i przykręć listwę czyszczącą. Wyczyść łożyska ślizgowe. Załóż elektrodę ładującą wraz z łożyskami ślizgowymi. Załóż sprężynkę kontaktową i zamontuj bęben światłoczuły. Wsuń oś bębna. Oś bębna wsuwamy od strony szerszej zębatki. Zamontuj metalową zawleczkę mocującą. Uwaga! Wymiana bębna światłoczułego nie usunie komunikatu o dużym zużyciu bębna. Aby usunąć komunikat, należy zresetować licznik bębna zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta drukarki.